Dzień dobry, witamy w kolejnym studio telewizyjnym portalu w polityce.pl. Dzisiaj gościmy pana profesora Piotra Glińskiego, kandydata na premiera rządu technicznego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, co dzieje się w Polsce pod rządami Donalda Tuska? Co dzieje się z Polską, z Polakami, że postanowił pan zostać następnym szefem rządu? Znaczy, po pierwsze jest kryzys ekonomiczny, myśmy weszli w kryzys gospodarczy. Bardzo źle wyglądają wskaźniki bezrobocia. Bezrobocie znowu wzrasta. Gospodarka hamuje wyraźnie. Nie ma w zasadzie nadziei w najbliższym czasie na to, żeby odzyskała świeżość i napęd. A rząd jest bezradny. Rząd praktycznie nie robi nic, żeby ani przeciwdziałać bezrobociu krótkofalowo, czyli no po prostu zająć się tymi ludźmi, którzy tracą pracę. Dzisiaj jest informacja, że z TEPS-y 700 osób będzie zwolnionych. Ani też nie buduje długofalowych mechanizmów rozwoju gospodarczego. I tak być nie powinno. Pieniądze europejskie, które przyjdą, nie uratują Polski, polskiej gospodarki. Mało tego, warunki ich wydawania będą bardzo trudne, są bardzo trudne. To tak zwane warunkowanie makroekonomiczne oznacza, że już nie będzie można, tak jak to było dotychczas, rozpędzać długu publicznego i brać pieniądze z długu praktycznie na dopłaty do inwestycji europejskich. Nie będzie można poszerzać deficytu ponad 3%, więc to są obostrzenia, które spowodują, a mało tego jeszcze, jak pan pewnie wie, obecny, czy znaczy ten przyjęty obecnie, a budżet na najbliższe 7 lat, europejski budżet, zakłada olbrzymi deficyt pomiędzy wypłatami funduszy i wpływami. Mówię o tej umowie brukselskiej ostatniej, więc takiego budżetu, takiego deficytu jeszcze nigdy fundusze europejskie nie zakładały, co oznacza, że najprawdopodobniej Bruksela będzie chciała ograniczyć te wydatki, czyli będzie bardzo restrykcyjna i będzie chciała jak najmniej realnych wypłat dokonać. Czy rządowi Tuska brakuje pomysłu, jak w tych warunkach egzystować? Ja nie wiem, czy brakuje pomysłu. Ja wiem, że takiego pomysłu nie ma, że to jest nierealizowane. Ludzi mu nie brakuje, bo bardzo wielu ludzi. Wzrosty zatrudnienia wśród urzędników są wprost horrendalne. W ciągu ostatnich 4 lat 10 miliardów złotych na nowych urzędników wydane, dane Fundacji Republikańskiej. Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia pomysłu, czy to jest kwestia woli politycznej, czy to jest kwestia ludzi. To jest być może kwestia uwikłania w różnego typu grupy interesów, które korzystają na tej gospodarce, która w tej chwili jest. Jest to gospodarka, która jest przeregulowana, jest to gospodarka o bardzo niejasnym prawie, jeżeli chodzi o daniny. System VAT-owski jest zupełnie niezrozumiały. Jest tam tak wiele luk, z których się korzysta. Według niektórych ekspertów w ciągu ostatnich lat z powodu złego systemu naliczania danin, głównie chodzi o VAT, 160 miliardów złotych wypłynęło. Więc czy ktoś z tego korzysta? Mamy do czynienia z kryzysem też przywództwa politycznego. Czy jak pan ze swoim rządem tutaj... Na pewno jest kryzys woli politycznej, bo ja nie rozumiem, dlaczego rząd nie przygotował społeczeństwa na ten kryzys. Bo wiadomo, że kryzys nastąpi, że gospodarka będzie hamowała, że bezrobocie będzie wzrastało. To są takie symboliczne historie, jak z Tychami na przykład. Od 2 lat było wiadomo, że grozi przeniesienie tej produkcji do Włoch z przyczyn politycznych przecież, czy społeczno-politycznych, a nie ekonomicznych, a mimo tego rząd polski nic nie zrobił, a mógł zrobić co najmniej 2 rzeczy, naciskać politycznie, a jeżeli nie, to ekonomicznie. Są takie systemy dopłat na utrzymanie miejsc pracy. Być może wtedy koncert Fiata by zostawił tą produkcję, licząc na to, że będą te dopłaty, prawda? Czyli będzie im lżej funkcjonować z punktu widzenia ekonomicznego.
A rząd jest bezradny. Dopiero teraz się mówi o tym, żeby inwestować w specjalne strefy ekonomiczne. Teraz się mówi o tym, że ma być ustawa antykryzysowa. To wszystko już powinno być dawno w Polsce przeprowadzone. Nasze propozycje gospodarcze są bardzo odważne. Ja sięgnąłem do ekspertów, którzy mają radykalne projekty, właśnie deregulacyjne, porządkujące polski system finansowy i stawiające na rozwój polskiej przedsiębiorczości, małego i średniego kalibru, ale nie tylko. Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni tak zwani, to jest nasze bogactwo, nieprawdopodobne bogactwo, bo to jest olbrzymia inicjatywa właśnie w sferze przedsiębiorczości, pomysłów gospodarczych i to są ci ludzie, którym Polska jest w dużej mierze powinna być wdzięczna i dłużna także jest, więc powinna im stworzyć cywilizowane warunki do funkcjonowania i gdybym miał szansę prowadzenia rządu, to takie warunki byłyby natychmiast stworzone. Czy właśnie kwestie ekonomiczne są dzisiaj najważniejszymi dla rządu do rozwiązania? No, dla rządu technicznego na pewno. Ja oczywiście jako socjolog uważam, że podstawowe to są kwestie edukacyjne, kulturowe, czyli zmiana społeczna, która jest głęboka, która zmienia ludzi, no? Ale w obecnej sytuacji no, trzeba budować podstawy zmian długoletnich, ale podstawową kwestią jest gospodarka. No, dlatego ja się spotykam, wczoraj się jeszcze spotykałem i jeszcze będę się spotykał z ekspertami gospodarczymi, z ludźmi, którzy doskonale wiedzą, w jakim kierunku trzeba by pchnąć tą gospodarkę i jak to zrobić. Jutro też będzie konferencja prasowa, na której zaprezentowane będą zręby takiego programu radykalnego gospodarczego. I to jest oferta programowa. To nie jest komedia, teatr, jak próbują mnie ubrać w to, tylko oferta programowa dla polskiej polityki, dla polskich parlamentarzystów, czy chcecie dalej, żeby Polska grzęzła w tym, w czym w tej chwili funkcjonuje, czyli w takiej parapolityce, w tej no, okropnej propagandzie, prawda, zaciemnianiu wszystkiego i takiego, takim trwaniu czy dryfie, jak to mówi profesor Hausner, notabene dwa raporty ostatnio zespół Hausnera, no, człowiek z lewicy, z lewej strony sceny politycznej, dwa raporty druzgocące, jeżeli chodzi o wydawanie środków europejskich. Ten rząd, ci ludzie nie są w stanie tego naprawić, ponieważ no, tak wiele zepsuli, że no, byłoby cudem, żeby nagle zaczęli inaczej działać. Myślę, że są także pod wpływem różnego typu grup interesów. No, czasami te grupy interesów są takie sieciowe, niejawne, one funkcjonują gdzieś tam w ministerstwach, one także oddziałują z zewnątrz. No. Więc to są rzeczy, które trzeba przerwać dość odważnymi, takimi wizyjnymi także programami, ale konkretnymi. Czy Pana oferta to jest oferta do końca kadencji Sejmu, czy Pan... Wie Pan, no to jest projekt polityczny obarczony wielkim ryzykiem, no taki rząd techniczny, więc gdyby się udało go przegłosować, no, to on byłby, po tygodniu mógłby zgasnąć też, to też jest możliwe, prawda, bo poparcie polityczne byłoby wycofane. Ale zgodnie z tym, co jest zapisane we wniosku, wnioskodawcy dopuszczają możliwość funkcjonowania takiego rządu technicznego przez 3 lata, czy do normalnego terminu wyborczego. Dziękujemy Panie Profesorze za wizytę w naszym studio. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję.